Witam Was tutaj, cześć, cześć i zapraszam Was już teraz na krótkie pokazanie Wam drugiego dobrego dodatku, który się pojawił. Nie jest on aż tak idealny i odjechany, co prawda, jak nasz dodatek z Train Station, który tutaj jeszcze jest, ale ten też jest dobry. Nie powiemy, żeby był zły i przejrzymy sobie. Nazywa się on Bridges and Paris z różnymi odjechanymi tutaj rzeczami. Zaczynając od bulwar, który możecie zobaczyć już tutaj w tym rejonie. To jest pierwsza rzecz, jaką możecie zobaczyć. A druga to multum nowych mostów i nie tylko, jak widzicie w tym rejonie dla samochodów, nawet autostrady są, tak samo dla pociągów i pieszych. Także naprawdę się tutaj podziało i dwa nowe obiekty parkowe. Mam nadzieję, że to jest tyle w tych dodatkach, w sensie, że wszystkie ująłem. Jak to wszystko wygląda, mam tutaj poukładane, ale przejdźmy sobie po kolei, zacznijmy od bulwar. Bo jest to na pewno ciekawa część, nie sądzimy, że coś takiego dodadzą nam w końcu do Skylinesów, ale jest na pewno ciekawa. Proszę bardzo, mamy po pierwsze dwa... cały czas ten zwykły, nasz bulwar, to jest może warto to z powiedzenia, z Natural Disasters, ten tutaj nabrzeża, istnieje. Jednakże on się niedobrze łączy z tymi istniejącymi, ponieważ jak to sobie wybudujemy, o to widzicie, że on się nie chce połączyć. Dlatego tak to wygląda. A, i wszystkie dodatki z Bridges and Paris znajdują się w osobnej kategorii w tej części, w modyfikacjach terenu. I ostatnia to jest kategoria właśnie one. I tak samo jest to przy drogach, ale to jeszcze pokażę. Tak czy siak, to jest pierwsza część z płotkiem lub bez płotku. Ludzie chodzą górą, to jest ważne do powiedzenia. Ludzie normalnie chodzą tą częścią, ale to jeszcze za chwilę. Druga rzecz to jest to, co widzimy tutaj na dole. Czyli mamy podwójnie podzielony. No i tak, czym one się różnią? Bo to są dwie części. Wy tego nie widzicie, ale o tutaj się kończy jedna część, co nie? I czym one się różnią? Tym, że na jednej mogą chodzić piesi, w tym, że na jednej mogą chodzić piesi i na jednej i na drugiej części, czyli na dole i na górze, a tym, że na drugiej mogą, na tej, chyba z tego co pamiętam, mogą chodzić tylko na górze. Teraz wam pokażę, jak to wygląda w faktyce, idąc dalej, i takie same rzeczy są w tym i w tym rejonie, jakby ktoś się zastanawiał, czemu są podwójnie. Jak widzicie, są tutaj ładne schodki, bardzo mi się spodobały. Niestety zła nowina, ludzie z nich nie korzystają. Jestem ciekawy w ogóle, czy idąc pieszy, nie możemy. Czy możemy się przejść? Możemy. O, no dobra, to akurat jak jesteśmy pieszymi, nawet tutaj są barierki. No dobrze, czyli faktycznie to trochę powiedzmy, że działa. No dobrze, to jest dobra nowina. Dalej można zrobić sobie tutaj poszerzenie, rozszerzenie, w ogóle tutaj ta tekstura na tych... na tej ścianie, na tego nabrzeża, bardzo mi się podoba. Te bulwary, ja to nazywam bulwary warszawskie, także tak to wygląda. Dalej mamy taką tutaj specjalną, trochę wzmocnioną ściankę, też z różnymi tutaj płotkami, żeby nie było, proszę bardzo. Macie do wyboru z płotkiem lub bez, niech się zabijają lub nie. Dalej idąc, z jakimś takim małym pompierterkiem, niestety ta opcja nie ma schodów, trochę minus, ale no cóż, też mogą chodzić ludzie tutaj na dole. Idziemy dalej, mamy takie schody, jak mamy u nas w Warszawie, mamy coś takiego miejsce, faktycznie, gdzie takie schody schodzą tylko bezpośrednio już ponad wodę, w miejscach, gdzie bulwary jeszcze nie zostały wyremontowane. To jest drugi typ, też mi się podoba, z lekkim zejściem i tu są schodki faktycznie, więc kto wie, może faktycznie jest jakoś to wykorzystywane sensownie. Dalej, drugie takie te schody do nieba, no i tu już mamy faktycznie funkcjonujące. Jak widzicie, ludzie chodzą i nasz cały kampus w tym rejonie mogą usunąć drogę. Także te wszystkie obiekty są podłączone z bulwarami. Co prawda to nie jest łatwe do zrobienia normalnie, od razu wam mówię, ponieważ nasze bulwary są tak dużych rozmiarów, że żeby je postawić, jak obrócimy nasz obiekt, on się na tyle odsunie, że będzie marudzić, że nie jest podłączony. Także jest to trochę trudniejsze do wybudowania, jednakże sądzę, że cel uświęca środki. Bo naprawdę, co jak co, ale to wygląda naprawdę idealnie. Tutaj niestety jest minus. To co? A, i trochę też zepsuli ustawienie tych pędzla podczas, kiedy się włącza już go, no ale no dobra. To jest to, o, tu widzicie, że jest łączenie starych z nowymi bulwarami, no niestety. A tu nawet obiekty można poustawiać. Do tego stopnia, że nawet na takich wystających można ustawić obiekty. No i czy ludzie z tego korzystają? Możecie zobaczyć na załączonym obrazku. Chodzą i górą, i dołem. Niestety, tak jak mówiłem, oni nie przechodzą raczej w dół, w tych miejscach, co chciałbym, żeby przechodzili. Tylko, no cóż, też jestem ciekawy, bo tutaj są tutaj osoby, które faktycznie idą do konkretnych miejsc, czyli idą do kampusu. No i tu jest nasz obiekt, gdzie jest nabrzeże wielopoziomowe, bez zejścia
O, szerokie nabrzeże, tylko przejście górą. No i możecie zobaczyć to na znaczy obrazku. Po prostu wszystkie osoby wchodzą na górę i później schodzą dalej, bo nie mogą w tym miejscu, nie ma wyznaczonej ścieżki pieszej. Także to jest ciekawy patent. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę korzystał z tego, żeby ludzie nie chodzili na dole, ale jest to pewnego rodzaju, no, takie coś. Dalej, mamy nabrzeże po drugiej stronie, czy wam pokażę. Z tymi schodkami. Ogólnie jestem bardzo zadowolony, jak to wygląda z tymi nabrzeżami. Tu możecie zobaczyć to dłuższe, tutaj z różnymi zejściami i tak dalej. Jest to według mnie coś, czego brakowało nam w Skylinesach, faktycznego nabrzeża. Chociaż co prawda przy tak dosyć wysokim tej poziomie, to tylko te dobrze wyglądają. O, te z tymi zejściami. Bo te wszystkie inne z małymi zejściami to aż tak dobrze tutaj nie wyglądają, bo nasza woda jest tutaj dosyć nisko. No ale tak czy siak sądzę, że jest to dosyć ciekawy wygląd. Dalej nasze mosty. Mamy po pierwsze kładkę, jak widzicie wygląda następująco. Jedyny minus jest taki, że z tej strony nie mogą ludzie przechodzić. Ponieważ aktualnie tylko i wyłącznie takimi drogami, ścieżkami można podłączyć to. To jest raczej sądzę jakiegoś pewnego rodzaju bug i go naprawią, no ale warto mieć to na uwadze. Tak czy siak, jak widzicie, tak to wygląda. W ogóle bardzo mi się podoba, że te słupy są inteligentne i rozstawiają się ładnie. No ale tak czy siak, możecie zobaczyć to z pełnej glory z tej strony. No według mnie to wygląda naprawdę fenomenalnie. Tu nawet w niektórych miejscach się podobiły schody. Chociaż nie wiem, czy to nie są glicze po prostu. No tak czy siak, i tu idealnie nam schodzą na dół. Mało tego, jakby to nie było wszystko, to możemy jeszcze zobaczyć wam, mogę wam pokazać mosty drogowe. Zacznijmy, no bo wiecie co, od kolejowej zacznijmy. Bo kolejowe są trzy i wszystkie mam w tym rejonie. Po pierwsze, kolejowy, ten ładny niebieski. Znaczy możecie się spierać co do tego, jaki on jest koloru, jednakże według mnie on wygląda naprawdę wspaniale. No zobaczcie tylko, nawet w środku jest dopracowany do tego stopnia, że widzimy, że faktycznie nasze torowisko jest na takich pojedynczych podkładach. I to wygląda naprawdę, wam powiem, idealnie. Słupy od nich też są dosyć odjechane, tak żeby nie wyglądały tak nudno, tylko jak są tak wysoko rozstawione, no to oczywiście się psuje. Z drugiej strony mamy drugi typ i on chyba też urzeka moje serce. Domyślam się, że wasze również. Ponieważ zobaczcie, on tutaj jest co prawda w świetle schowane, więc może jakby mi się udało gdzieś tutaj wyjąć. A, tu jest ten niebieski. No i one się znajdują wszystkie w obiektach kolejowych na końcu pakietu twórców. Możemy sobie wejść tu. To nie będzie najlepiej wyglądać w tym rejonie, ale możecie zobaczyć chociaż jak to wygląda. Tak, można tak to postawić na torach. Nie jest to najlepsza nowina, ale można. Tak to wygląda następująco. A jeśli byście chcieli zobaczyć jeszcze lepiej, to wam tutaj w sumie pokażę. One niestety się znajdują na samym końcu naszego tego wszystkiego, no ale powiedzmy, że jakoś ujdzie. Dobra. One są tylko jednokierunkowe, to warto zwrócić uwagę, że one nie mogą być zbędne, żeby były w dwie strony. To są tylko i wyłącznie jednokierunkowe drogi. Wygląda to według mnie naprawdę bardzo dobrze, z tymi słupami jeszcze jak tutaj się porozstawiało. No myślę mi się, że teraz w moim mieście to będzie dosyć tego dużo. Po pierwsze, żeby się pochwalić, po drugie, według mnie to jest dosyć dobre. Ja tutaj ostatecznie pewnie wykorzystam, nie wiem, ten niebieski most, bo tutaj w tym rejonie akurat lepiej nam się komponuje z metrem. Tutaj nie dostało nic żadnej aktualizacji, tak samo tory tramwajowe. Skylines i Paradox, wstydźcie się, powinniście naprawić niektóre rzeczy z tramwajami. No ale no cóż. Idąc dalej, jest jeszcze jeden tor kolejowy, który możecie zobaczyć, gdzie go wykorzystałem? Tu, wykorzystałem go w tym rejonie. Taki dosyć cienki, tak to bym powiedział. Słupy od niego są w miarę ciekawe, jak zobaczycie z tej strony. Takie po prostu normalne, ale normalne odświeżone w Skylinesach. A tory tutaj poukładane jest po prostu wiele ładniej, to torowisko. Jest takie czystsze, no i białe podkłady. One robią według mnie swoją robotę. Wygląda to dosyć ładnie. Jest szerszy niż ten obiekt, ale dosyć ciekawie. Nie ma zbytnie też po bokach barierki. Co może i dobrze? Nie wiem. Jeszcze do niego nie będę musiał się przyzwyczaić, ale jest to też dosyć ciekawy fragment nowy kolejowy, który się ładnie z naszym Train Station akompaniuje. I tu macie też do wyboru właśnie te nasze torowiska, które też tutaj pokazałem w ostatnim odcinku mniej więcej jak to będzie wyglądać. Dla porównania to jest nasze nudne torowisko, które mamy aktualnie. No zobaczcie jakie nudne. No nic ciekawego. A teraz to się zmieniło. Ale nie o tym wszystkim, bo jeszcze drogowe.
Chciałbym tutaj też Wam pokazać przy okazji, jak wyglądają skrzyżowania drogowe, bo to też jest dosyć ważna rzecz. A mianowicie, widzicie ten znak na obrazku. Po pierwsze, mamy taki nowy, ładny most. Mieliśmy już taki jeden Windows Lease z innym kolorem, ale nie był on aż tak idealny jak ten. A ten, no to po prostu tego się przeniósł na swoją działkę, szczerze powiedziawszy, w Białobrzegach. Znaczy, moja działka jest trochę w innym miejscu. Ale to wygląda naprawdę podobnie i gdybym jeszcze mógł zmieniać sobie kolorki tego wszystkiego, to byłoby idealnie. Niestety się tego nie da, jednakże jestem i tak z tego bardzo zachwycony. Jak wygląda to w mieście? Mogę Wam pokazać na całym tym obrazku. Już to wstawiłem tutaj, zamiast mojego mostu z Industries, który, żebyście nie było, że nie mówię i nie pokazuję, jak wyglądał most z Industries. Wygląda on następująco. Po pierwsze, on zwalniał, był głośniejszy. Ale według mnie nie wygląda też jakoś dużo gorzej. Po prostu każdy z nich ma swój inny charakter, bo tutaj nasze przęsła się łączą na dole, a tu są całkowicie na górze. Także to są po prostu dwie różne techniki. Mosty z kolei drogowe się kończą tutaj na samym końcu. Także tak to wygląda. Wygląda naprawdę ładnie, tak jak już mówiłem. Jak się nam tutaj zapisze gra, to się teleportujemy tutaj na dół i możecie zobaczyć, jak to wygląda z dołu. No jest to, no to trochę to wygląda jak nasz most gdański. W sumie naprawdę, to dosyć ciekawe. Idziemy dalej do naszego kolejnego mostu. Jego niestety trudno się postawia w mieście, ponieważ no, tu jest dosyć nisko postawione, więc nie widzicie jego najważniejszej funkcji, czyli jego słupów. I ja bym tutaj to podniósł trochę. To jest, z tego co pamiętam, chyba ten. Bo tutaj jest dosyć dużo tych nowych mostów i bardzo mi się one podobają. Okej. Tak, to jest ten. Dobra, no i teraz będziecie mogli zobaczyć i jeden, i ten poprzedni, bo one też mają dosyć ciekawe te słupy. Ten ma takie tutaj słupy otrzymano-zejściowe, podwójne, a ten, no to jest po prostu jak z jakichś różnych europejskich, różnych stolic, właśnie z tutaj starszych naszych dat. I wygląda naprawdę ładnie, z tymi jeszcze wieżyczkami tutaj co jakiś czas, nad każdym słupem, jest to pewnego rodzaju dla mnie już sama atrakcja turystyczna, ta droga. I mało tego, te drogi faktycznie też mają swoje odzwierciedlenie na zwykłych ulicach, ale to za chwilę. Dalej mamy nową autostradę. Ona dużo nie jest jakaś odjechana. Wstawiłem ją tutaj i zbytnio jej nie widać. Ma po prostu trochę inne słupy i inne barierki. Szkoda, że nie ma tej drogi wariantów na 3, na 2, 4 i 1 pas. No niestety tylko 3 pasmowe takie są. To jest według mnie dosyć duży minus. No ale no cóż. Idąc dalej, mamy coś takiego. No i to jest jeden z moich ulubionych wiaduktów. Trudno go się stawia, ponieważ te jego zakola tutaj, które widzicie, są dosyć dużych rozmiarów, ale wygląda to według mnie naprawdę odjechanie. Jak wygląda faktycznie miasto, nie wiem czemu. Znajduje się on następująco w tym rejonie. No i możecie zobaczyć, że te słupy są faktycznie dosyć ciekawe, innych kształtów. O, ładowały się. Teraz jest tą kostką. Więc dosyć ładnie to wygląda. Niestety nie mogę postawić tutaj, bo jest nabrzeże. I w nabrzeże to już wchodziło i nie chciało się wybudować. Dlatego tutaj jest stary most z Industrii. Tutaj też bardzo ładnie wygląda swoją drogą. I to co mówiłem, ulice. To jest jedna chyba z najlepszych teraz ulic, jak dla mnie, czteropasmowych bez rowerów. Bo zobaczcie tylko na jej boczki. One wyglądają naprawdę bardzo ładnie. To się komponuje, zwłaszcza tutaj w Industrii. I według mnie to jest coś, czego też nam brakowało. Nowe ulice. Od razu mówię, ten update nie zmienia tego, że możemy krzyżować torów, trolejbusów z torami tramwajowymi, bo już testowałem niestety. Także to jest na minus. Dalej, to jest taki tutaj drugi most, który też dosyć ciekawie wygląda. Nie wiem, czemu ja to tak strasznie nisko wybudowałem, przez to nie widać tutaj faktycznie tego, jak one wyglądają, więc ja sobie pozwolę trochę to podnieść tutaj do góry, żebyście widzieli, jakie one mają te słupy, bo te słupy są dosyć ciekawe. O, widzicie. To wygląda dosyć podobnie do tych różnych mostów w Warszawie też, bo mamy dosyć wspaniałą kolekcję warszawskich mostów. Jest ich bardzo dużo w różnym klimacie. To jest kolejny. No i ten to też jest swojego rodzaju, bo wiecie co? Ja to po prostu przebuduję, żebyśmy mieli tutaj jak to pokazywać, bo to jest aż dramat. Proszę bardzo. Wygląda następująco. W ten sposób z bardzo ładnymi. No, a na górze to aż taki nie jest odjechany, bardziej jak zwykła droga. Gdybym mógł jeszcze na tym postawić te tramwaje, to byłoby w niebo wzięty. I bardzo podobny, tego bez wieżyczek, taki most, tylko po prostu z bardziej częstymi i mniejszymi. Jestem ciekawy, jak będzie układanie tutaj statków i naszych promów na dole, bo to może być dosyć ciekawe.
szczerze powiedziawszy. I ostatni to jest ten wiadukt autostradowy. No i tak, żeby nie było, tak wygląda autostrada ta. Ona się niczym nie zmieniła, więc no cóż, niestety. Ale mamy pojedyncze później drogi. Niektóre mają właśnie tą ciekawą tutaj cegiełkę, którą możecie zobaczyć na samym obrazku. Jest to dosyć ciekawe, więc trochę się różnią, nie jakoś strasznie. Tu mamy na przykład z białym chodnikiem, z porównaniu z takim szarym, jak jest po środku. Normalnie jest też tutaj taki szary, a tu jest taki bardziej trochę biały. Tu mamy z tą kostką, ten mi się bardzo podoba, tego będziemy dużo korzystać według mnie. To jest ten, który wam pokazywałem. I tutaj też jest taką białą kostką i właśnie bym zobaczył, jak ona wygląda z bliska. A, z bliska aż tak idealnie nie wygląda, ale według mnie i tak bardzo świeci, że to wieście. Jest to też dosyć ciekawa koncepcja, żeby w ten sposób to wyglądało. A tu mamy ostatnią drogę i tu jest po prostu taki biały kwarc, nawet bym powiedział. Nie no, oczywiście odjeżdżam, ale dosyć to ciekawie też wygląda. No i tak, skrzyżowania wyglądają następująco. Różnie to się komponuje z tymi wszystkimi drogami oczywiście. Tu widzimy, że ta droga jest, na ten wiadukt jest źle zrobiony. No ale tak wyglądają skrzyżowania, jak ktoś był ciekawy. Tutaj na przykład ten jest dosyć, mi się podoba. No więc da się zrobić, autostradowy właściwie niczym się nie duży. To taka, to taki mały tip. No i tak to wygląda, to są wszystkie rzeczy, które są. A, jeszcze jedna rzecz, dwie właściwie. To są obiekty, które możecie postawić sobie. Nie wiem, jakoś do mnie nie przemówiły, pomost w stylu paryskim. A to jest pomost drezdyński. Także tak to wygląda. No dosyć ciekawe obiekty jeszcze do postawienia na swoich bulwarach na pewno będą się pojawiać. A to są kładki, które są w pakiecie. Też, żeby nie było, że nie pokazałem, to jest ta druga kładka. Ona jest trochę dłuższa. Niestety, jak się schodzi z kładki, to się buduje nam zwykła droga. A tu mogli nam dać jakąś faktyczną, ciekawą ścieżkę. No cóż, niestety to nie zostało uczynione. O, i on tutaj lewituje. To też ciekawe. Dobrze, także tak wyglądają. Sądzę, że to jest dosyć ciekawy dodatek. Nie jest niezbędny, tak jak ze stacjami kolejowymi. Jednakże tak, po pierwsze, dla tych wiaduktów kolejowych, no można stracić głowę. Dla nowych dróg i mostów właściwie drogowych, też powiedziałbym, że naprawdę są odjechane. Piesze aż tak do mnie nie przemawiają, co prawda, bym powiedział. Ten wygląda dosyć ładnie, ale może kiedy więcej ludzi z niego korzysta, to będzie jeszcze lepiej wyglądać. No i bulwary, no to chyba nie muszę wam tłumaczyć, że to jest coś. Nie jest jeszcze idealna z tymi schodami, jednakże według mnie na to czekaliśmy. Jeżeli wam się ten odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wykorzystuję te dodatki, kliknijcie subskrybuj ten dzwoneczek. I już niedługo pojawi się kolejny odcinek z tego właśnie, gdzie będziemy te wszystkie nowości inwestować i wstawiać do naszego miasta. Także sobie dużo nie mówić. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. A te dwa dodatki, a no i jeszcze oczywiście radio, które słyszycie w tle, to jest drugie. Jeszcze o radiach coś tam opowiem. Niedługo. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!